No i drodzy Państwo, możemy myślę już oficjalnie rozpoczynać. Witam serdecznie, ja się nazywam Maciej Piasecki i będę miał przyjemność poprowadzić konferencję o przyszłości eWinner Gwardii Wrocław. Wiem, że troszeczkę tak zrobiliśmy to tajemniczo i nie o wszystkim opowiedzieliśmy, ale tacy już myślę, że jesteśmy, że lubimy pozytywnie zaskakiwać, także to jest ten układ najistotniejszy, jeżeli chodzi o funkcjonowanie naszego klubu. Tradycyjnie na początek przedstawię rzecz jasna prelegentów dzisiejszego spotkania. Na początek pan wiceprezes Polskiego Związku Piłki Siatkowej oraz europoseł, pan Ryszard Czarnecki. Dzień dobry. Witamy serdecznie oczywiście prezesa zarządu eWinner Gwardia Wrocław, Łukasza Tobysa. Koordynator eWinner Gwardia Wrocław od niedawna, trener Mark Lebedew. Nasz nowy przyjmujący eWinner Gwardii Wrocław, czyli Jeffrey Menzel. Kapitan drużyny Gwardii Wrocław, występującej w Tauron pierwszej lidze mężczyzn, Arkadiusz Olczyk. No i też jest kilku przedstawicieli zarówno Dolnośląskiego Związku Piłki Siatkowej. Witamy również, tutaj widzę znajome twarze z Panthers Wrocław. Również serdecznie cieszymy się z obecności. No i nie możemy zapomnieć o człowieku, który zawsze gdzieś tam trochę w tle, ale na pewno bardzo nam mocno pomaga, czyli współwłaściciel eWinner Gwardii Wrocław, Kajetan Maciekłowiak. Witaj, Kajetan. No i drodzy Państwo, podzieliliśmy sobie tę konferencję na dwie części. Część pierwsza to będzie część, w której będziemy rozmawiać o kwestiach, powiedziałbym, tych ostatnich tygodni, czyli tego wszystkiego, co działo się, jeśli chodzi o kwestie związane z nowymi postaciami, z zarówno postacią Marka Lebedewa, jak i Jeffrey'a Menzela. Na początek jednak poproszę o zabranie głosu Łukasza Tobysa, żeby powiedział w kilku zdaniach, skąd wziął się tak naprawdę pomysł na takie, a nie inne wzmocnienia, no bo wszystko było w ciszy, można powiedzieć, gdzieś szykowane do samego końca. Ten okres transferowy na pewno był i jest cały czas gorący, no ale już możemy oficjalnie się dzisiaj spotkać, także Łukasz, zdradź trochę, jak to wszystko wyglądało i skąd te pomysły. Raz. Na początku witam Państwa jeszcze raz. Bardzo się cieszę, że zgromadziliśmy się w takim licznym gronie, bo tak naprawdę informacja o konferencji pojawiła się dwa dni przed konferencją, więc to cieszy podwójnie. Natomiast Maćku, wracając do Twojego pytania, no my na początku sezonu zawsze zaznaczamy, zresztą tak jak zaznaczyliśmy na początku tego sezonu, że obserwujemy ten skład na przestrzeni tego okresu do momentu, do ostatnich dni tak naprawdę okienka transferowego. Ostatni dzień okienka transferowego miał być dzisiaj, natomiast związek przedłużył to okienko do jutra. Dlatego też no my do ostatniego momentu szukaliśmy tych wzmocnień i głośno mówiliśmy o tym, że te wzmocnienia będą. Bo no nie ukrywajmy, no nie budowaliśmy od początku składu, który sztywno miał być składem, który powalczy o ten awans. Jasno zaznaczaliśmy, że po prostu chcemy dołożyć ten brakujący klocek i myślę, że takim klockiem na pewno będzie Jeff Menzel. Natomiast no, tutaj trzeba wspomnieć też o wsparciu Marka Lebedewa, który jest bardzo mocnym argumentem czysto sportowym dla naszego klubu i tu nie chodzi mi tylko o względy sportowe, ale również organizacyjne. No, ogromna wiedza, doświadczenie trenera pozwoli po prostu zrobić kolejny duży krok w rozwoju klubu i też akademii, bo to też jasno zaznaczamy, że poza tym zespołem seniorskim mocno chodzi nam o rozwój młodzieży po to, żeby ten narybek do Gwardii no się pojawiał i żebyśmy docelowo tworzyli ten klub o swoich wychowanków. No to w takim razie wszystko wiemy ze strony prezesa eWinner Gwardii Wrocław, a teraz poproszę pana wiceprezesa PZPS oraz europosła pana Ryszarda Czarneckiego. Takie pytanie trochę może zewnętrzne, ale muszę je zadać. No jak widziana jest ta aktywność eWinner Gwardii Wrocław w tym świadku siatkarskim? No bo no, słyszeliśmy dobre głosy, no ale musimy usłyszeć też potwierdzenie, czy faktycznie tak jest. Dziękuję bardzo, witam Państwa. Pass a few words to our new people in Wrocław Volleyball. Welcome on the board. You are in a very special club, a club with great traditions and great ambitions for the future. And I hope you will be the crucial element of
our discipline here. A proszę Państwa, jestem bardzo zbudowany, że w Warszawie, w polskiej lidze siatkówki słyszę, że Elier Werder Wrocław jest jednym z najlepszych klubów w ligach centralnych, gdy chodzi o prawę meczów, gdy chodzi o sprawę funkcjonowania mediów społecznościowych, gdy chodzi o różne akcje, jak z tymi misiami, które tutaj bezczelnie zajmuje pierwszy rząd. To naprawdę fajna sprawa na koksie z Wrocławia słyszeć, gdy stawia się Elier Werder Wrocław obok Skrybełchatów, jeszcze jednego, dwóch klubów z wielkimi budżetami, wielką przeszłością i z naprawdę rozbudowanym marketingiem. Także to tego gratuluję, bo może wyniki sportowe jeszcze nie są takie, jakbyśmy wszyscy chcieli, ale będziemy play-offy. Natomiast no, tutaj na pewno ta wasza pozycja na tym rynku social mediów i w ogóle dotycząca reklam LED-owych i tak dalej, organizacji ostatnio też turnieju we Wrocławiu, Orlen Cup, no to wszystko pokazuje, że siatkówka wrocławska, siatkówka męska rośnie. I to jest fakt zauważalny. Dzwonił do mnie, kiedy jechałem na tą konferencję, prezes PLS-u Artur Popko, który właśnie, jak usłyszał, że z Wrocławia, nawet nie wiedział, że mam konferencję tutaj, to zaczął chwalić państwa, zaczął chwalić Emilia Gardierowską. Także naprawdę robicie świetną robotę i to gratuluję. Ja chciałem poinformować o bardzo ważnej rzeczy, mianowicie o tym, że udało się pozyskać nowego sponsora dla gwardzistów. Jest to bardzo poważny i duży sponsor, poważna firma, przy czym ten sponsor będzie dwuetapowy. Po pierwsze, jeszcze w tym sezonie, na końcówkę tego sezonu, oraz drugi, już taki poważniejszy kontrakt sponsorski od sezonu 2021-2022. I no, wydaje mi się, że właśnie ta aktywność Gwardii w mediach społecznościowych, ten taki dobry image, który klub wykreował w ostatnich miesiącach, było to argumentem dla nowego sponsora, z którym rozmowy prowadziłem od kilku tygodni. Jest decyzja na tak, decyzja nie tylko taktyczna na trochę, ale strategiczna na przyszły sezon. W tej chwili jeszcze decyzje są, trwają formalności korporacyjne. Tutaj prezes Łukasz powie najlepiej, natomiast jeszcze nie ogłaszamy nazwy, ale mogę powiedzieć, że jest nowy sponsor na pokładzie wrocławskiej siatkówki i z tego się bardzo cieszę, tego gratuluję. Cieszę się, że mogłem w tym pomóc. Może przetłumaczę to, co powiedziałem do Marka Zbigniewa i do naszego nowego zawodnika Jeffa. Są w klubie o wielkiej przyszłości i wielkich ambicjach i wierzę, że będą budowali wielką przyszłość tego klubu. Dziękuję bardzo, panie wiceprezesie. Myślę, że będzie jeszcze okazja do tego, żeby trochę wspomnieć o tej informacji, o której już przed momentem pan wspomniał, czyli faktycznie kwestia tego sponsora, który się pojawia i który będzie mocno wspierał siatkówkę wrocławską. No ale nieprzypadkowo oczywiście są tutaj zarówno trener Mark, jak i Jeffrey. No i teraz właśnie chciałem w dwóch, trzech zdaniach powiedzieć, że mamy tutaj naprawdę do czynienia z wielkimi zarówno siatkarzem, jak i trenerem. Myślę, że zarówno kwestia związana z Plus Ligą, z Ligą Mistrzów,
z występami w reprezentacji Stanów Zjednoczonych. Wierzcie mi Państwo, że już trochę w tej siatkówce siedzę i naprawdę są to postaci wyjątkowe. I teraz ten układ, o którym mówiłem, czyli ja poproszę o kilka zdań zarówno Marka, jak i Jeffrey'a. Później na koniec poproszę o przetłumaczenie wypowiedzi Karolinę. No i myślę, że tak zadziałamy, żeby też wszyscy dobrze wszystko tutaj zrozumieli, przepraszam. Czyli zaczniemy od Marka. Coach, why did you choose Jaguar? What does the coach think about the team? How does the cooperation with the coach Janczak look like? Pierwsze, dzień dobry wszyscy. I am very happy to be here in Wrocław. Pan vice-president said, I can feel the tradition and the ambition in this club, and for that reason, especially that reason, I'm very happy to be here and to be part of it, and to see so many media here. It's a sign of the place of the club in the city, so I'm very happy about that. I've been with the team a few days now, some practices. I like the way the team works. Obviously, yesterday's result wasn't the best, and we will have a look at that. But I have good cooperation with Coach Janczak. We talk a lot about the team, about what he is trying to do, and that will continue this week. Will be a big week as Jeff starts to practice a little bit more and is closer to playing also. So that's all. Mark bardzo się cieszy, że może tutaj być u nas we Wrocławiu. Cieszy się, że widzi tyle twarzy tutaj na konferencji. Mówi o tym, jak widzi ambicje i przyszłość razem z drużyną. Podczas tego tygodnia i treningów w tym tygodniu zdążył już odbyć wiele rozmów z trenerem zespołu oraz czeka na to, co przyniesie kolejny tydzień, kiedy Jeff będzie miał okazję odbyć więcej treningów z drużyną. Dziękuję bardzo. Teraz poproszę Jeffa. Jeff, why did you choose KVR? How would you describe yourself as a volleyball player? Obviously, I'm excited to be here. I know the history of the club. The little that I've seen, I'm ready to be on the court with the guys. The organization is great. And even though I've only been here for a little while, I've got high expectations, so I'm hoping in the next few weeks we can start to get serious and get some wins. Jeff bardzo się cieszy, że ma okazję współpracować z zespołem. Dobrze dogaduje się z resztą zespołu na boisku oraz nie może doczekać się tego, co przyniesie przyszłość i wspólne treningi. Oczywiście obaj panowie, jeżeli chodzi o tych prelegentów, którzy wypowiadali się przed momentem, będą do dyspozycji po konferencji, także zachęcam też do zadawania pytań, ale jeszcze oczywiście czas na naszego kapitana drużyny. Arku, może o wczorajszym meczu mówić nie będziemy, ale porozmawiamy o tym, jak ty zapatrujesz się na ten rozwój Ewinery Gwardii Wrocław, bo mam takie wrażenie, że z roku na rok wygląda to coraz lepiej i faktycznie no, serce rośnie, że we Wrocławiu męska siatkówka zyskuje na znaczeniu. Dzień dobry. Tak, zdecydowanie tak jak mówisz, Maćku. No te postaci, które siedzą po mojej lewej stronie, świadczą właśnie o tym, jaki kierunek obiera Gwardia. Ja jako członek zespołu mogę się tylko cieszyć, w jakim kierunku to wszystko idzie. Jestem przeszczęśliwy, że mogę być w jednej drużynie z takimi ludźmi. No są to potężne możliwości i mam nadzieję, że je wykorzystamy w 100%. Dziękuję. Halo, tak,
dziękuję bardzo. Już po raz trzeci podziękowałem, także do trzech razy sztuka. No i teraz druga część. No i teraz ponownie Łukasz Tobys. Myślę, że przy pomocy też pana Ryszarda Czarneckiego kilka zdań, troszkę więcej może zdradźmy odnośnie tego sponsora, no bo też po to tutaj dziennikarze przyszli. O nazwie nie mówimy z tego, co już zrozumieliśmy, ale no na pewno jest to duży, duży krok dla Ewinner Party Wrocław. Tak, zdecydowanie. No, na początku tak naprawdę drogi, którą sobie obraliśmy z Kajetanem Maćkowiakiem, założyliśmy sobie plan 3-letni i tak naprawdę no, mieliśmy rozpisane w głowie, jak ma to wyglądać, natomiast no, nie mieliśmy pewności, jak to się poskłada budżetowo, bo no, nie ukrywajmy, że na końcu każdej organizacji zawsze jest znacznie równa się i żeby móc spełniać jakieś cele, no potrzebne są pieniądze po to, żeby te transfery mogły dojść do skutku. No i tutaj no, mieliśmy ogromne szczęście, że spotkaliśmy taką postać mocno działającą jak wiceprezes Ryszard Czarnecki, który mocno się związał z nami, emocjonalnie też można powiedzieć z klubem. Zresztą to jest miasto pana wiceprezesa, więc no, myślę, że to taka dobra kolej rzeczy. Natomiast wracając do twojego pytania tutaj, no to pokazuje, że tak naprawdę jest bardzo realna szansa, żebyśmy ten plan trzyletni wykonali. No tak jak powiedzieliśmy, kolejny sezon jest tym trzecim rokiem, kiedy sobie założyliśmy ten plan na awans i dopięcie takiego sponsora po prostu pokazuje, że będzie to dobry rok i mimo pandemii myślę, że jesteśmy coraz bliżej tego celu. Oczywiście to jest aż sport i tu się wszystko może wydarzyć, dlatego my też nie śpimy w tym sezonie i to nie jest tak, że nastawiamy się na kolejny sezon i zapominamy o tym po prostu. Teraz nie mamy noża na gardle, są zespoły, które mają dużą presję, żeby awansować. My chcemy być, można powiedzieć, czarnym koniem. No i tutaj zespół z Suwałk dwa sezony temu pokazał, że nawet wychodząc z piątego miejsca do fazy playoff można awansować do Plus Ligi, bo tak naprawdę to jest najważniejsze granie. No, można zająć ósme miejsce, bo przypominam, że w playoffach bierze udział 8 drużyn, więc można zająć ósme miejsce awansowe do Plus Ligi, więc tym się kierujemy. Ta forma jeszcze jest daleka od tego, co byśmy chcieli, natomiast no, z Kajetanem uczestniczymy w tych treningach, widzimy jaki jest potencjał na treningach i wierzę, że taka postać jak właśnie Jeff Menzel nam mocno pomoże. A tak, żeby jeszcze taką ciekawostkę sprzedać, no to okres transferowy jest do dnia jutrzejszego, więc kto wie, co się może jeszcze wydarzyć. Na pewno z naszej strony mają Państwo gwarancję, że zrobimy wszystko, żeby powalczyć jeszcze w tym sezonie. To ja pana Ryszarda jeszcze dopytam, bo słyszałem odnośnie tych transferów, że po prostu na dzisiaj przy stole się nie zmieścił ten nowy transfer, który jest jeszcze szykowany. Faktycznie? Skoro jest nowy sponsor, to rozumiem, że będą nowe środki. Deadline jest przesunięty jeden dzień, w sensie momentu, kiedy te transfery można robić. Bardzo mało czasu, zostało tam de facto 30 parę godzin. Natomiast no, z tego, co słyszę, są bardzo konkretne plany. Ja w to nie wchodzę, to już Łukasz Tobys i Piotr Maćkowiak to pilotują, natomiast tutaj, jeżeli ja mogę zaprosić na pokład Wrocławskiej Siatkówki sponsorów i uświadomić im, że warto, że jest to fajna inwestycja, no to czynię. Natomiast to, czy to się przełoży na wyniki sportowe, no po to jest to robione, prawda? Natomiast myślę, że na pewno świadczy to o ambicjach, świadczy to o tym, że klub mimo tego, że w tej chwili jest już piąty widzę właśnie, wczoraj, z tego co wiem, już Częstochowa jest przed nami, no to cały czas myśli o najwyższych celach i to mi się bardzo podobało, jak ktoś nie myśli o tym, żeby iść do przodu, to się cofa. No i drodzy Państwo, w takim razie ta część oficjalna jest zakończona i teraz myślę, że jeżeli oczywiście mają Państwo pytania, to zachęcam do tego, żeby tam w okolicach ścianki medialnej zaraz nasi prelegenci się pojawią. Ja tylko tak reasumując powiem, że z jednej strony ta deklaracja związana z nowym sponsorem w
tym sezonie i jeszcze w momencie, bo widzę, że tu jeszcze Łukasz chciał coś dodać, ale ja tylko uzupełnię, że w tym sezonie, no i w przyszłym już tak mocniej się rzeczywiście pojawi i są oczywiście te dwie nasze postaci.